Witam w 23. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, której pochyla się nad zagadnieniem dwupartyjności tego bipolarnego podziału w naszym kraju. I nie tylko. Zapraszam. Zaczynajmy. Wszelkie poważniejsze problemy, z jakimi boryka się obecnie Polska, takie jak na przykład ogromny dług publiczny, kryzys gospodarczy i demograficzny, rosnąca inflacja pustego pieniądza fiducjarnego, demokratyzacja, wysokie podatki, rozrastająca się biurokracja, rosnące bezrobocie, masowa emigracja młodych ludzi i tym podobne, mają znacznie głębsze podłoże historyczne niż zaledwie kilka czy kilkanaście ostatnich lat. Wystarczy sięgnąć do historii każdego powojennego rządu, a nawet kilku przedwojennych. Platforma Obywatelska, pomimo tego, że przyczyniła się do tego jak na razie w znaczącym stopniu, nie jest jedynym i największym źródłem wszelkiego zła. Problem polega na tym, że co najmniej od kilkudziesięciu lat z rzędu niezmiennie i niepodzielnie rządzili nami socjaldemokraci, socjaliści, etatyści i głównie od czasów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poprzez NSZZ Solidarność, aż do nomenklatury partyjnej III Rzeczpospolitej, stanowiący ich niedobitki, potomków, kontynuatorów oraz wychowanków wraz z tak zwanymi resortowymi dziećmi, sterującymi mediami jako znani publicyści, dziennikarze, kreującymi opinię publiczną. Cała hołota, kołchoz partyjny, klika, nie bójmy się używać tych sformułowań, rządząca przynajmniej po roku 1989 od lutego do kwietnia po rozmowach w ośrodku konferencyjnym MSW w podwarszawskiej Magdalence w latach 1988-89 i układzie okrągłostołowym, kiedy to realny socjalizm całkowicie nie upadł, chyba że na cztery łapy, a jedynie nastała niewielka transformacja i jego naczelne władze przefarbowały się pod sprytną przykrywką maski socjaldemokracji, takiej niby zliberalizowanej, i przez kolejne lata aktywnie działały w mainstreamie polskiej polityki oraz po tak zwanej nocnej zmianie, która miała miejsce w czerwcu roku 1990. Po przyjęciu przez rząd uchwały lustracyjnej zgłoszonej przez ówczesnego jeszcze posła z ramienia Unii Polityki Realnej Janusza Korwin-Mikkego, mającej na celu ujawnienie danych byłych współpracowników służb specjalnych, co zakończyło się zamachem stanu i odwołaniem rządu Jana Olszewskiego, jest realnym problemem, którego należałoby się pozbyć raz na zawsze, kompleksowo zutylizować i odświeżyć tym samą nieco polską scenę polityczną, budując ją od podstaw, a najlepiej niszcząc doszczętnie, wlewając jeżeli swoisty powiew świeżości, ludzi młodych, ambitnych, charyzmatycznych i nieskażonych szkodliwym piętnem poprzedniego systemu. Byli agenci UB i SB nie odpowiedzieli za swoje poczynania. Oczywiście nadal działali. Są groźnymi przestępcami i zbrodniarzami, ale każda zbrodnia z czasem ulega prawnemu przedawnieniu. Trudno jest przecież za nie ścigać po sądach 90-letnich staruszków, którym z pewnością nie zostało już wiele lat życia. Nie można opierać strategii politycznej na rozdrapywaniu starych ran, praniu brudów i roztrząsaniu zamierzchłych animozji, a jedynie brać przykład i wyciągać wnioski z historii, żeby takie sytuacje się więcej nie powtórzyły. W PRL państwo było bowiem tworzone i działało nielegalnie, jako satelita Moskwy. Nie miało legitymacji na sprawowanie władzy, które decyzje były tym samym nieprawomocne. Ludzie od ćwierćwiecza jednak niezmiennie wyrażają chęć marnowania swoich głosów, swojego czasu na te partie, naiwnie licząc na jakąkolwiek odgórną zmianę na lepsze z ich strony. Przy przekonaniu o konieczności wyboru tak zwanego mniejszego zła zamiast prawdziwego dobra, które o dziwo nadal nie przychodzi. Są oni wyraźnie zmanipulowani celowo piorącą im resztki mózgów puszką publicznych mediów, będących najdoskonalszą znaną człowiekowi bronią masowego rażenia, zupełnie niepostrzeganą jako zagrożenie z uwagi na brak odczuwalnego fizycznego uszczerbku odbiorców. Pokazują coś na kształt alternatywnej, zakłamanej rzeczywistości nagiętej do pewnych modeli idealnych,
podsuwającą i sugerującą opinię na różne tematy, nie dopuszczającą nikogo spoza rządu do słowa, uzasadniającą i usprawiedliwiającą politykę rządową, manipulującą i cenzurującą wszelkie opozycyjne wypowiedzi, odwracającą naszą uwagę za pomocą sprytnego wplatania w ramówkę tematów zastępczych, siejąc iluzoryczne i sztuczne podziały, stawiając barykady pomiędzy zwaśnionymi stronami, które powinny współpracować i jednoczyć się zamiast dzielić. Idealnie podkreślają to słowa Jana Kochanowskiego, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie kupi. Dzieje się to ze względu na myślenie statne, kolektywne, ślepą wiarę w pseudoautorytety, aparatczyków partyjniactwa, zwykłych karierowiczów, dziennikarzy, profesorów i ich nic nie warte tytuły naukowe. Potrzebują jakiegoś guru, mistrza, mentora, pana, pasterza stada bydła, za którym będą mogli ślepo podążać niczym leminki lub barany i go naśladować, powtarzać za nim wyuczone na pamięć formułki, slogany i frazesy dla ciemnych mas. Stosując się do instrukcji zawartych w jego postulatach, w przekonaniu, że on chce dla nich jak najlepiej. Ludzie boją się zmian, pójścia w niepewne, nieznane. Wolą trwać w tym, co jest sprawdzone i względnie bezpieczne. Wyzbywają się indywidualizmu i samodzielności, cofając w rozwoju niemalże do stadium niemowlęcego. Wolą być wprowadzonymi za ręce przez życie, by ktoś się nimi zaopiekował, niczym matka. I przy okazji przejmując kontrolę nad ich umysłami. Łudząc programami, które są jedynie sprytną maską pozoru, grą aktorską. Warto przejrzeć wreszcie na oczy i sobie to uświadomić. To jest jedna wielka mafia pasożytów, oszustów i złodziei, jako synonimu polityka, udająca, że chce dla obywateli jak najlepiej, przy pełnej świadomości, że robi źle, grająca w jednej drużynie, sztucznie, bipolarnie podzielona na pokaz ludziom, na drodze wyćwiczonego manewru dzieląca się od lat na kolejne odłamy i frakcje tych samych ludzi, pozornie przebudowując deski sceny teatru politycznego, usuwając skompromitowane szyldy partyjne, kiedy tylko zaczyna dostrzegać, że sypie się jej grunt pod nogami, żeby tylko móc jak najdłużej wyzyskiwać podatników, zaciekle walcząc ze sobą o kolejne ciepłe posadki urzędnicze w czymś na kształt spektaklu przypominającego tragikomedię lub reżyserowanego politycznego unreality show, mydlącego nam oczy za fasadą zasłony dymnej, przede wszystkim w trzeciorzędnych kwestiach obyczajowych i koniunkturalnie zmieniająca się władza, żeby móc nakręcać zaistniałe wokół tego kontrowersje, które są w dzisiejszych czasach najlepszą reklamą polityczną, napędzającą popularność danych partii. Jedni nie są w stanie dłużej istnieć bez drugich, których potrzebują do stwarzania pozorów antagonizmów, jak ogień i woda. I możliwości demokratycznego, rzekomo wolnego wyboru, na zasadzie czarne albo czarniejsze. Nagonka na samą platformę jest oczywiście uzasadniona i sprawiedliwa, adekwatna do opłakanych rezultatów jej dotychczasowych zdradzieckich, kłamliwych i złodziejskich rządów, przez wielu ludzi nazywanych nawet antypolskimi, kosztujących podatników, czyli nas, wiele miliardów złotych, sprzedanych w ręce obcych mocarstw ościennych, rzekomo w celach dyplomatycznych, w rzeczywistości służalczych, poddańczych, dostosowawczych. Przez lata rządów dobijali gospodarkę kraju przez obrabowanie ludzi z 2 lat emerytury, podwyższając wiek emerytalny do 67 roku życia, zwiększenie stawki VAT do 23%, wzrost biurokracji grubo o powyżej 600 tysięcy urzędników państwowych, wzrost bezrobocia powyżej 13%, nacjonalizację pieniędzy w otwartych funduszach emerytalnych i przeniesienie ich do ZUS-u w celu jego ratowania przed nieuchronnym bankructwem, zakończony grabieżą 153 miliardów złotych, podczas gdy dług publiczny zmalał zaledwie o 134 miliardy, więc 19 zniknęło w tajemniczych okolicznościach,
a były to obligacje gwarantowane przez państwo, które nie mogły zostać umorzone, lecz mimo to, według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, trafiły na Fundusz Rezerwy Demograficznej. Masową emigrację młodych ludzi na zachód w poszukiwaniu perspektyw lepszych warunków życia i zatrudnienia w liczbie ponad 3 milionów, głównie do Anglii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Bilionowy dług publiczny, co przekłada się na około 30 tysięcy na każdego obywatela Rzeczypospolitej. Wzrost cen na skutek inflacji pieniądza, co również jest formą podatku. Podwyższenie podatku akcyzowego na alkohol, papierosy i olej napędowy. Likwidację ulgi internetowej. Wzrost składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe. Ograniczenie stosowania ulgi prorodzinnej. Ograniczenie odpisu podatkowego dla twórców. Jedną z najniższych kwot wolnych od podatków w Europie, wynoszącą zaledwie 3091 zł. Fałszywe obietnice obniżania podatków do modelu 3 razy po 15 i awansu Polski do pierwszej dwudziestki najbogatszych krajów. Kłamliwe, nie znajdujące oparcia w rzeczywistości słowa premiera Donalda Tuska z expose roku 2007, cytując: przysięgam Polakom, że każdy, kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony. Oraz materialne przywileje władzy przestaną drażnić Polaków, bo znikną. Tu w tej Izbie przedstawiciele naszego rządu każdego miesiąca będą informowali Wysoką Izbę i polską opinię publiczną o kolejnych decyzjach likwidujących przywileje władzy prawne i materialne. Czyżby? I dalej. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżenie podatków i innych danin publicznych. To ciekawe. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Chcę, aby to był marsz zawsze w jednym kierunku. Zawsze w kierunku niższych podatków i zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, często zbędnych danin publicznych. Nie chcemy, aby w Polsce metodą na wychodzenie z problemów finansowych było podwyższenie podatków. Oraz słowa z roku 2011. W momencie, w którym poczujemy ten niepokojący odór zepsucia i korupcji, sam pierwszy powiem Polakom, żeby na nas nie głosowali. Cóż, ten odór czuć już od początku waszej kadencji. A także słowa z roku 2013. Nie ma mowy o tym, żeby państwo sięgnęło po pieniądze, które Polacy odkładali w OFE. To są pieniądze, które mają być w przyszłości gwarancją dobrej emerytury. Nie ma mowy o tym, żeby te pieniądze zabrać komukolwiek. Niedługo potem próbowali wyjść z tej podbramkowej sytuacji, chwytając się różnorodnych kół ratunkowych, jak nieudane referenda, drugie expose premiera, głosowanie wewnątrz partii mające wyłonić nowego lidera, mityczna rekonstrukcja rządu, jedna i druga, które miały ostudzić atmosferę i odbudować zaufanie społeczne obywateli, jednakże bezskutecznie. W roku 2014 premier, przyznając się do błędu, wycofał się z powyższych słów i nieszczerze przepraszał za swoje puste deklaracje i ugarstwa w żywe oczy milionów aktywnych zawodowo obywateli, mówiąc: dzisiaj w Polsce już nie ma przestrzeni na jakąś rewolucję podatkową. To jest mit. My nie jesteśmy w stanie radykalnie obniżyć podatków. Jeśli nie jesteście w stanie, to podajcie się do dymisji. Ponadprogramowe wydatki dalej, opłacane ze środków przymusowo pozyskanych od nas podatników, z których zdecydowana większość dalece rozmija się z kosztami wskazanymi przez dane rynkowe. I była związana z jawnymi kradzieżami podczas przetargów i w postaci finansowania imprezy Euro 2012 w wysokości 95 miliardów, z czego w zaokrągleniu 2 miliardy na Stadion Narodowy i 24 miliony na strefę kibica. Organizację konceptu Madonny na Stadionie Narodowym w wysokości 5,8 miliona złotych i zakup 20 składów Pendolino, które przez długi czas stały na bocznicach i rdzewiały z uwagi na brak infrastruktury kolejowej zgodnej z europejskim systemem sygnalizacyjnym RTMS-2 w wysokości 1,6 miliarda złotych. Projekt Logo dla Polski, które przy
Przypomina kilka kresek narysowanych od niechcenia przez nastolatka raczkującego w podstawowym programie graficznym, co rzekomo ma przypominać sprężynę jako symbol elastyczności Polski, jej umiejętności skutecznego odbicia się od dna i powrotu do wyjściowej normy, przy czym mimo tej banalnej prostoty opiewający na kwotę 200 tysięcy euro, czyli około 840 tysięcy złotych. W budynku Muzeum Historii Żydów Polskich, którego koszt wyniósł 320 milionów złotych. I nawet z najnowszych doniesień tego spotu antydopalaczowego, który kosztował bodajże 3 tysiące. Za co internauci w ostrych słowach krytykujący ten materiał nie daliby złamanego grosza. W skrajnym nadmiarze, jaki możemy obecnie zaobserwować, jest to gnojenie platformy jest zjawiskiem niedojrzałym, prymitywnym, co widać po ludziach powtarzających wyuczone na pamięć frazesy o charakterze propagandowym, takie jak całe złoto PO, byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za platformą, Tusk z Chetyna do Berlina, czeka tam na was rodzina, przeżyliśmy Ruska, przeżyjemy Tuska i tym podobne, oraz powiększających pierwsze litery każdego wyrazu zaczynającego się na PO. Stało się to obecnie jakąś paranoją zacietrzewionych fanatyków jedynie słusznych rozwiązań dla całego kraju. Na zasadzie jesteśmy lepsi tylko dlatego, że z jakichś powodów wydaje nam się, iż to właśnie oni są tymi gorszymi. Bo tak i już z przytupem. Nasze subiektywne przekonanie stanie się tym samym idealnym dowodem na potwierdzenie tych założeń i postulatów. To przecież wszystko ich wina, czy wy tego nie dostrzegacie? Równie dobrze możemy ich obarczyć ciężarem odpowiedzialności za całe zło tego świata, a przynajmniej kraju, a także nagminnie wykorzystywać jako kamuflaż własnych niepowodzeń, niekompetencji, kompromitacji i porażek, odwracając tym samym kota ogonem w stronę partii opozycyjnej, zasłaniając się nimi niczym tarczą przy pierwszej, lepszej, nadarzającej się okazji. Przecież to są jawni złodzieje, oszuści, zdrajcy narodu polskiego. Udowadniają to na każdym kroku. Sami dostarczają nam dowodów. Tymczasem nasz przypadek to zupełnie co innego, prawda? My, jako samozwańcza, malowana opozycja niewinnych aniołów, posłusznych narodowi, szczerych i do bólu uczciwych, pobożnych socjalistów, prawdziwych patriotów oddanych dobru ojczyzny, wierzących i praktykujących, identyfikując się z większością narodu na pokaz najimtym ludziom, przywdziewając bogoojczyźniane maski obłudy rzymskich katolików, jesteśmy jedynie słusznym remedium, prawdziwym lekarstwem na cierpienie narodu, zdrową alternatywą i uratujemy go od tego potwornego przekleństwa. Istnieje przecież tylko jeden słuszny wybór, albo my, albo oni i nic poza tym. Staje się widoczne, że zapomniał wół, jak cielęciem był i sam robił dokładnie to samo, z tą tylko różnicą, że odrobinie wolniej, krócej i z mniejszym rozmachem. Mówię tu oczywiście o PiSie. Na przykład po katastrofie smoleńskiej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, najprawdopodobniej będący jedynie wynikiem błędnej decyzji pilota podniesionej do rangi kultu zbiorowego fanatycznego obłędu sekty smoleńskiej, oportunistycznie wykorzystanego w cynicznej grze politycznej po trupach do celu, gdzie zwolennicy teorii spiskowej mieli wyraźne pole do popisu i stwierdzili, że był to celowy zamach Rosjan i antypolskiej agentury z tak zwanej piątej kolumny i byłych służb wojskowych na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w oczach swoich wyznawców stał się jednym z idealnym kandydatem do kanonizacji. Jakby w ogóle był wart zamachu i poświęcenia tylu niewinnych, postronnych ofiar dla sprawy zabójstwa. Zaledwie jednej osoby, która i tak wkrótce miała stracić urząd prezydenta ze względu na słabe wówczas poparcie społeczne. Wszyscy pseudoeksperci komisji posła Antoniego Macierewicza, który strzela w kolano swojemu środowisku, mają wykształcenie niezwiązane przynajmniej bezpośrednio z wypadkami lotniczymi, jak na przykład fizyka lub budownictwo. A ci, którzy przejawiają sceptycyzm wobec teorii zamachu, są z niej pospiesznie usuwani i to nieprzypadkowo. Nikt nie miał w tym żadnego interesu. Gdyby im na tym zależało, nie robiliby tego tak jawnie i z takim rozgłosem na swojej ziemi, mimo że nie chcą rzekomo oddać wraku do badań.
co wzbudziłoby wśród ludzi oczywiste podejrzenia. Nie mogliby sobie pozwolić na takie ryzyko, by inne kraje z nieufności zerwały z nią stosunki gospodarcze i dyplomatyczne, przez co wiele rosyjskich firm by zbankrutowało i nastałaby bieda albo i kolejna wojna światowa. To zbyt niebezpieczne posunięcie. Gdyby taki był ich cel, zrobiliby to szybko i po cichu na neutralnym gruncie, na przykład za pomocą trucizny albo wyborowego snajpera, by nie było żadnych niedomówień. I doszła potem do głosu fala sytuacyjnego altruizmu, współczucia, obrony kopanego, poszkodowanego, brania ludzi na litość, chwytania ich za wrażliwe serca i tym samym polaryzacja oraz wyraźny, dychotomiczny podział na zaledwie dwie główne frakcje polityczne. Jeszcze bardziej się uwydatnił i jedyni obrzucają drugich bezpodstawnymi zarzutami i inwektywami, rzucając się sobie do gardeł, zajmując się zaciekłą walką ze sobą o władzę i reelekcję, a także coraz liczniejszymi drugorzędnymi tematami zastępczymi, które nikogo nie obchodzą, zamiast naprawdę ważnymi dla kraju kwestiami gospodarczymi, które przechodzą niezauważone tuż za naszymi plecami i są odłożone na bok przy skrajnym odwróceniu uwagi. Układają korzystne dla PR-u swoich partii, sprzeczne ze sobą scenariusze i niestworzone historie o zamachu, spisku, manipulacjach, propagandzie, sabotażu, pancernej brzozie, trotylu, nitroglicerynie, sztucznej mgle, eksplozjach bombowych, seryjnych samobójcach. Twierdzą, że osoby, które niedługo potem zginęły, były zabite celowo, gdyż wiedziały zbyt wiele w tej sprawie, co jest mało prawdopodobne. Szukają kozłów ofiarnych, których będzie można obarczyć winą za wszelkie zło tego świata, rozpoczynając wyniszczającą wojnę polsko-polską. Im nie zależy wcale na dobru Polski, bo to, co się stanie z nią na, zadajmy na to, 10 lat, w ogóle ich nie obchodzi. Są pozbawieni umiejętności patrzenia w przyszłość, myśląc jedynie o tym, co jest teraz, obecnie, a głównie o wygraniu najbliższych wyborów i rządach swojej partii przez kolejną kadencję. Kiedy jesteś przeciwnikiem jednej z nich, w oczach pewnej części społeczeństwa musisz stać się automatycznie zwolennikiem tej drugiej. Jeśli nie zgadzasz się w pewnych kwestiach z przedstawicielami PiS-u i zarzucasz im niedoskonałość i pewne błędy w myśleniu i działaniu pod kątem treści programu, wymyślają ci od zdrajców narodu polskiego, agentów Mossadu, NWO, antypolskich, rosyjskich, żydowskich, lobbystów syjonistycznych, czerwonych komunistów, żydokomunę lub judeo-bolszewie, aktywistów reprezentujących tzw. długie ramię Moskwy, specjalnie przeszkolonych do walki z polskością, którą chcą wyprzeć z życia publicznego polskim narodem i modelem 3P, prawdziwymi Polakami patriotami, dobrze opłacanych troli internetowych, Żydów, masonów, reptilian rodem z kosmosu, iluminatów, michnikow, mężczyznę namiętnie oglądającą telewizję TVN i prenumerującą gazetę wyborczą, homoseksualistów z ruchu LGBT i tym podobnie. Wszędzie poszukują globalnych semickich spisków, pejsatych bankierów z garbatymi nosami i światowych zmów przywódców poszczególnych krajów, oczekując kolejnej wojny światowej, okupacji, ataku i próby zbrojnego podboju z zewnątrz, co według nich uzasadnia uprawianie polityki defensywnej i opieranie kraju na bagnecie, zbrojenie się na wszelki wypadek. Kultywują w ten sposób swoje ksenofobiczne, atawistyczne uprzedzenia. Jeśli zaś jesteś przeciwnikiem Platformy, wymyślają cię od pisiorów, katoli, faszystów, oszołomów, wyznawców bożka neosłowiańskiego Jarosława Polskę Zbawa, tudzież ojca Rydzyka i telewizji Trwam. Przecież to istna paranoja. Obywatele mają oczy i umysły zamknięte na prawdę i wiedzę, odporne na logikę. Nie dostrzegają żadnej alternatywy, nie sięgają po literaturę, nie kojarzą faktów na zasadzie przyczynowo-skutkowej i nie integrują ich w spójną logicznie całość. Widzą tylko to, co naprawdę chcą zobaczyć, jak nakazał im myśleć ten zepsuty do szpiku kości system lub pan prezes danej partii w swoich postulatach. Tak właśnie rodzi się lemming par excellence, czyli doskonały. Ślepo wierzący w ten jednopłaszczyznowy podział albo-albo i właściwie nic więcej poza tym. Czarna dziura, niczym kosmiczna pustka. Próżnia, bo pośród setek potencjalnych wyborów istnieją rzekomo tylko tak zwani my i oni. Bo przecież musimy mieć jakiegoś sprzymierzeńca i wroga. Bo
Musimy podkreślić swoją pozycję na wyjątkowo anachronicznej, bo zaledwie jednopłaszczyznowej osi politycznej, która jest już nieaktualna, bezużyteczna. Fakt faktem, że oni się właściwie niczym od siebie nie różnią. Te minimalne różnice mają charakter czysto kosmetyczny dla niepoznaki. Oboje zdążyli porządzić tym krajem i myślenie, że PiS jest realną alternatywą dla PO lub odwrotnie, jest co najmniej naiwne. Choć po tym stwierdzeniu posypie się pewnie masa zarzutów o teorie spiskowe, stronniczość, demagogię, populizm i propagandę pod moim adresem. Więc z góry dodam, że nie jestem zwolennikiem żadnej partii politycznej, a szczególnie tych dwóch. Lecz wszystkich zagorzałym przeciwników. Uważam, że w momencie nasilania się antyrządowych tendencji ludzie kreujący się na opozycję, czyli PiS, dojdą do władzy, a po kilku latach ludziom się oni znudzą i na nowo zatęsknią za platformą SLD lub PSL i będą się tak zamieniać stołkami, jak to miało miejsce do tej pory, lub rozpadną się i na ich zgliszczach powstanie kilka rzekomo nowych organizacji dla omamienia nas mas dalszą pluralizacją sceny politycznej, jak w przypadku tak zwanej nowoczesnej PL, powstałej kiedy Platformie zaczął sypać się grunt pod nogami. Z tej mąki chleba nie będzie. To kolejna w historii odsłona farbowanych lisów, odnoga starego systemu, towarzystwo spadków po starej UW i KLD, prawdopodobnie wypromowane przez agenturę. Pod maską przygotowanych merytorycznie i doświadczonych wolnorynkowców pokroju profesora Leszka Balcerowicza i jego popleczników, żeby stworzyć target dla liberalnego elektoratu rosnącego w siłę. To zasłona dymna odwracająca uwagę po niewątpliwej porażce obozu rządzącego, który żyje w perspektywie rychłego rozłamu na frakcje lub nawet rozpadu. Nieprzypadkowo forowana w mediach i sondażach. Celowo sprawiająca pozory rzekomego powiewu świeżości, nowych twarzy, w rzeczywistości będącą szalupą ratunkową dla tych starych, przewijających się w kuluarach od lat, dla skompromitowanych, tudzież martwych medialnie politykierów. PiS jest uważany za prawicę tylko ze względu na jej obyczajowość chadeckiego konserwatyzmu, katolickiego fundamentalizmu oraz jedynie słusznego pseudopatriotyzmu, który odgórnie starają się narzucić jako imperatyw prawdziwego Polaka i do którego przymuszają każdego, kto wyraża chęć nazywania się takowym. Jeśli by patrzeć wyłącznie w tej kategorii politologicznej, to stwierdzenie byłoby całkiem sensowne i uprawnione. Jednakże ten niedoskonały, bo zaledwie jednoosiowy podział na prawicę i lewicę, który powstał pod koniec XVIII wieku po rewolucji francuskiej, obowiązywał jeszcze przez cały wiek XIX, stracił swoje pierwotne znaczenie już w międzywojniu, w pierwszej połowie wieku XX, po dojściu do głosu zupełnie nowych doktryn i ideologii filozoficznych oraz ich o rozstrzeleniu na wiele odłamów, działów i obecnie jest anachroniczny. Tymczasem pod kątem ich programu gospodarczego są to zwykli populiści, a właściwie socjaldemokraci i rozdawnicy w postaci przez wielu postrzeganej jako jeszcze bardziej na lewo od programu SLD, który to paradoksalnie był jak dotąd najbardziej liberalnym gospodarczo rządem polskim po 1989 roku, między innymi z uwagi na obniżenie podatku CIT z 27 na 19% za czasów swojej kadencji w roku 2003 na propozycję ówczesnego wicepremiera profesora Grzegorza Kołodki. Obie te partie można poróżnić głównie na polu obyczajowości, tymczasem w swoich programach gospodarczych mają zapisane niemalże to samo. Walka z działalnością na czarno, czyli z szarą strefą gospodarki, będącą jedynie odpowiedzią na monopol państwowy i wysokie podatki dochodowe, zachowanie lub podwyższenie tychże podatków dochodowych będących karą za uczciwą pracę, przymusowe ubezpieczenia państwowe w ZUS plus ozusowanie umów zleceń, przeciwdziałanie prywatyzacji, dopłaty, zapomogi, subsydia i subwencje,
między innymi dla upadających przedsiębiorstw, za czym oczywiście idzie wzrost podatków i upośledzenie gospodarki kraju. Patriotyzm gospodarczy, czyli protekcjonizm, narzucanie ceł na towary zagraniczne, hamowanie małej i średniej przedsiębiorczości za pomocą zinstytucjonalizowanej grabieży podatkowej, zwiększenie środków na aktywizację zawodową dla bezrobotnych, interwencjonizm państwa w gospodarkę, etatyzm, korporacjonizm, nepotyzm, statolatria, zwiększenie zasiłków socjalnych, państwową edukację, służbę zdrowia, transport, sądy i wymiar sprawiedliwości, wojsko, policję, pocztę, zwiększenie inflacji, pustego pieniądza fiducjarnego, biurokracji i bezrobocia, regulacje zawodów, nakładanie na obywateli coraz wyższych podatków i tym podobne. PiS to fałszywi obrońcy suwerenności i niepodległości. A zdecydowana większość spośród nich w ramach Solidarności Klubowej wewnątrz partii, jak jeden mąż, podpisała traktat lizboński. Zaledwie nieliczni wykazali się wyjątkową wręcz odwagą wstrzymania się od głosu. Wyraźnie się jej zrzekający na rzecz Brukseli, zarządu Unii Europejskiej, jak niegdyś Moskwy za okupacji zaborczej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Bez względu na to, na kogo się kreują. Nie są więc żadną alternatywą wobec obecnego rządu, a przynajmniej dla mnie. Dziękuję.